Hiszpania boryka się z wysokim bezrobociem. W kraju brakuje też specjalistów i kluczowych pracowników, takich jak hydraulicy, budowlańcy, elektrycy, stolarze czy mechanicy. 14,6% tyle wynosi bezrobocie w Hiszpanii. Kraj ten nie jest w stanie zapewnić pracy swoim obywatelom, w szczególności młodym. Brakuje pracowników w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, rolniczym i w transporcie. Zatrudnienie ludzi w firmach na prowincji utrudniają odmienne przepisy w każdym regionie autonomicznym. Podatki co chwilę zwiększają lokalne administracje publiczne. Ponadto w wielu regionach jest słaba sieć komunikacyjna i słaby zasięg internetu, uniemożliwiający pracę zdalną. Jak podaje dziennik ABC, w Hiszpanii socjalistyczny rząd nie daje powodów do nadziei. Rządy autonomiczne wolą bardziej chwalić się kampusami uniwersyteckimi niż szkołami zawodowymi. Ci, którzy nie mogą albo nie chcą studiować, szybciej uzyskają dotacje niż będą mogli dostać się do szkoły zawodowej, aby wyuczyć się jakiegoś zawodu i godnie zarabiać na życie. Ponad 30% młodych Hiszpanów poniżej 25 lat nie ma pracy. Z kolei 16% porzuciło szkołę przed jej ukończeniem. Za ich życia przeprowadzono aż 6 reform edukacyjnych. Rośnie liczba nieobsadzonych stanowisk, a jednocześnie liczba bezrobotnych, którzy nie pasują do tworzonych miejsc pracy, informuje dziennik